zaczynamy naszą podróż na przystanek, a stamtąd do Frankfurtu. I tak w ogóle jest szaro-buro w tej Francji. Co ktoś? Ale Andzia za to jest i ona rozjaśnia moje dni. Polędwiczkę wieprzową od pychopaka. Taki widok oznacza tylko jedno. Pauza. Żuję, ledwo żeśmy wstali, a dziewczyna już zapieprzona z teperek. Jeszcze się nie obudziła dokładnie. Odpalam sobie set, jakiś na przykład Engerfista. No załadunek do 16 niby pokazuje, że będziemy na o 16.12. 287 km do przejechania, co najmniej o tej godzinie będziemy, bo jeszcze trzeba Paryż przejechać. No. Zrobimy sobie kanapeczki. Tak? No. Jak wózko wyjedzie? Co dlatego właśnie nie wozimy rowerów? Zobaczcie, towar po same drzwi. Nie mamy problem, bo nie wiem, gdzie damy te pasy, gdzie damy steperek. Granica belgijsko-niemiecka, a tutaj normalnie pełnowymiarowy ciąg. Ty, ale to by historia zatoczyła koło normalnie. Że co? Bo byśmy czołgiem wjechali do Niemiec. No i? Jesteś wiesz? Dlaczego? Wysiadłam z auta do... i słyszę, że coś leci. Myślałam, że gościowi obok sąsiadowi po prostu zbiornik jakoś, nie wiem, coś uszkodził, stanął tak. I że się leje paliwo, a się okazało, że to on lał. Opróżniał zbiornik, ale niekoniecznie ten, co ja miałam na myśli. Drodzy Państwo, taka sytuacja, godzina 3.40 w nocy, a ja sobie tuptam. A tak na serio to jesteśmy na miejscu. Ale kurde, tutaj brama jest zamknięta. My mamy rozładunek niby na 5.30. Tu jest napisane niby, że ta brama od 7 otwarta. Ale była informacja, że jeżeli ta brama jest zamknięta, to żeby udać się na bramę 60. Ale nie będę w ciemno jechał ciężarówką, krążył jak dziki gołąb. Bo z miejscem tutaj naprawdę lipa jest. Jako takie mamy, stoimy na boku, nie przeszkadzamy nikomu. Więc wziąłem papiery i idę się zapytam. Zobaczę, co mi powiedzą na tej bramie 60. Może akurat powiedzą, żeby tam przyjechać i rozładować. Zobaczymy. No, taka sytuacja. 3 stopnie, zimno. Co jeszcze? W ogóle tak się tutaj poustawiali, kurwa mać na wjeździe, że trzeba było pod prąd wjeżdżać. Zero pomyślunku, w ogóle przejazdu nikt nie zostawił na wjazd. No ja nie wiem, co oni sobie myślą, ci kierowcy, niektórzy naprawdę. Oczywiście standardowo, żółta kamizelka powieszona, jestem nieśmiertelny. Masakra. No. 700 metrów jeszcze mam, zaraz się wszystkiego dowiemy. Dobra, więc tak, byłem się zameldować na torze, zapytać się na torze 60. I dobrze, przeszedłem się, nie pojechałem samochodem, bo bym musiał wracać, nie wiem, czy jeszcze bym tam miejsce jakiekolwiek zastał na tym torze, na którym żeśmy stali i tak. Pan mi powiedział, że posprawdzał tam na wszystkich kartkach, czy nie ma gdzieś przypadkiem zapisanego naszego numeru rejestracyjnego, no ale skoro nigdzie nie znalazł, to powiedział, że muszę czekać normalnie aż tam na tym torze 131 otworzą biuro meldunkowe i powiedział, że jest czynne od 6, niby nie od 7, także nie wiem, 2 godziny poczekam, zaraz to zgłoszę z petycji i zobaczymy, no. Bo niby rozładunek miał być pilny o 5.30, także no lipa trochę. Dobra, drodzy Państwo, kurde, 5.30 wybiła. Po 5 już właściwie się zaczęli schodzić do biura, więc poszedłem sobie tam się zameldować. 5.30 wybiła, zadzwonili do mnie z biura, że mam przyjść po papiery, no i jeżdżamy. Fajnie. Dobrze, bo no ten czas pracy, kurczę, żeby go nie przewalić. Więc każda godzinka do przodu jest na wagę złota. Dobra, drodzy moi, zobaczcie, drzwi do obory się otwarły. Moskito, tak jak drzwi do obory wygląda. Ale musimy się wycofać. Jeszcze? No moim zdaniem za mało. Teraz przecież kąt będzie jeszcze 90 stopni robił. Zaraz sobie jeszcze troszeczkę cofnę. Bo ogólnie rozchodzi się o to, że są bardzo wąskie drzwi. Ja też tutaj nie mogę za bardzo, bo tutaj kurde te przyczepki stoją. No i dobra. Są bardzo wąskie drzwi, w które muszę się wkomponować przodem. Także
bogatości. Jeszcze oczywiście pobłądziłem, mimo że mapka była, ale taka ta mapka troszkę, kurczę, mapka może i dokładna, ale byłoby lepiej, gdyby budynki były opisane. A niestety nie wszystkie są budynki opisane. I z tym jest największy problem zawsze. Teraz tej prycepki nie ściągnąć. Tu w ogóle na tym Oplu jest tak ciasno wszędzie. Jest taka wielka fabryka, a jest tak ciasna, jak nie wysokościowo na styk, to na szerokość, kuźwa, na styk. Dajcie spokój. No kurde, jakie drzwi, na szerokość auto. No nie? Ale nie wiem, zbyt miły. Zapytał się, co słychać, czy wszystko w porządku. Jak mój niemiecki. Kurde, rozładunek tak szybko poszedł, że nawet nie zdążyłem nic wam pokazać. Wózkowy to się wpierdzielił jak dzik w sosnę w te wszystkie te. Moment to rozładował. Moment. Ale pokażę wam chociaż, jak wygląda fabryka. Tutaj proszę bardzo, w Rüsselsheim, możecie sobie popatrzeć. Produkują tutaj tak zwaną bardzo popularnie Asteroidę, czyli Astrę, głównego konkurenta na wsiach Golfa. No i jakieś inne jeszcze francuskie dziadostwo po fuzji z Citroenem, także taka sytuacja. Czas na pauzę. 7:15. Dobranoc. Dzień dobry, drodzy państwo. Wstał nowy dzień. Znaczy, dzień już dawno wstał. Staliśmy sobie 2 godziny przed końcem pauzy. I jakby ktoś się zastanawiał, jaki jest stopień konsekwencji Andzi od 0 do 10, to śmiało powiem, że milion. Bo zimno na dworze 3 stopnie, a Andzia, proszę bardzo. Ale to jest chyba nie hardcore. Na razie hardstyle. No, a ja standardowo jak w takich sytuacjach, jak Andzia tam steperek zażyna drugi, nie no, tak szybko go może nie zarżnie, to idę robić jedzonko, żeby miała gotowe jak skończyć ćwiczyć. Kreatynę ma zrobioną, kolagen ma zrobiony, a ja robię jedzonko. Później pójdziemy się wykąpać, bo stoimy na Rosthofie, a później jak pauza się skończy, to pojedziemy na załadunek. We Frankfurcie mamy załadunek i będziemy jechać do Figueru. Koło Saragossy będzie rozładunek. No, głupia nazwa, nie wiem. Jakby nie mogli po prostu prostszej nazwy wymyślić tej miejscowości. Figueruelas. Tak się pisze, jak się to wymawia? Nie wiem, sprawdzę z ciekawości. Dobra, moi drodzy państwo, jesteśmy na firmie. Dawno nas tu nie było. Grubo ponad rok czasu. Nawet bym rzekł, że 2 lata nas tutaj nie było co najmniej. Ostatni raz, jak tutaj byliśmy, to Niemców wprawiliśmy w szoki niedowierzanie, bo ładowaliśmy 4 palety. 4. A w szoki niedowierzanie ich wprawiliśmy, bo przyjechaliśmy no, normalnym naszym zestawem. Nie, nie busem. Nie busem, bo te palety też ważyły tonę i jechaliśmy z tym do Madrytu. No, w każdym bądź razie mam wrażenie, że się pozmieniało tutaj na gorsze, niestety. Ale no zobaczymy, czekamy. Pan powiedział, żeby czekać, mimo że dostałem 2 SMS-y, żeby się podstawić pod załadunek. Poszedłem się zapytać, co z tym SMS-em, no bo że dostałem, powiedział, że nie, to nie patrzeć na to, czekać. No to dobra. Czemu nie patrzeć na to? No to czekamy. No bo ogólnie on chciał referencję, której my nie mieliśmy. Jak zobaczył, że czekam, aż Samuel napisze, no to w sumie powiedział, dobra, napisz mi numery auta, ja tam podzwonię, gdzie trzeba, ty czekaj w aucie.
No i oni wszyscy też czekają na załadunek, nie? Te 5 aut. No, także tu się... A on będzie dzwonił? On powiedział tak, że będzie pisał, no. Ewentualnie powiedział, że wózkowy przyjedzie. Aha. No. Masakra. Także, mówię, mam wrażenie, że się pozmieniało na gorsze tutaj, nie? No ale... Jednym z plusów jest chyba to, że załadunek, jeżeli dobrze się trafi, to jeżeli się trafi na miejsce załadunku S5, to jest na hali. Czego tutaj nie było, bo zawsze się gdzieś tam przyciskało między tymi wszystkimi pojemnikami, paletami, stawało się i się ładowało. No zobaczymy, no. A przydałoby się, bo jest zimno. No, 2 stopnie. Mm. O! No czuć mrozem, jak tak szedłem w tym i z powrotem. Po 3 godzinach pan wózkowy przyjechał po nas, że mamy jechać za nim. No i chyba będziemy na dwórku się ładować. Z tego co widziałem, wszystkie hale brali, nie? Zobaczymy, tak? Jak to będzie u nas. Mhm. To i tak musisz tędy przejechać, bo tam nie przejedziesz, bo tyle tego ponastawiali, że ciężko będzie się... O, już prawie by było, na szczęście się... Czy mi się wydawało, czy on się kurwa cieszył? Nie wiem. No. Także wjeżdżamy na załadunek, a siku mi się chce, a tu kibla nie ma. Jak oni tak mogą terroryzować człowieka po nocach? Trzeba będzie gdzieś zajechać, pierwsza toaleta możliwa, bo... A weź się teraz ruszaj i wyginaj. Kurde, jak tu ciasno. No. Teraz tak, tu się trzeba wygiąć, żeby tu się wygiąć. Jakie pole. A jak tu się wygniemy... No. To teraz muszę się z powrotem tu wygiąć, żeby tutaj nie zahaczyć bokiem. No, no. No i teraz tutaj się muszę znowu wyciągnąć i wygiąć. Bardzo ładnie. Żeby tam nie zahaczyć bokiem. Aha. No i na hali, nie? A, to może nie będzie tak zimno. Nie będę musiała tego bez rękawnika nakładać. Teoretycznie nie powinno być zimno. No teoretycznie tak. Praktycznie cholera wie. Państwo, no i patrzcie, jakie skrajności, nie? Ze skrajności w skrajność. Poprzedni ładunek nie mogliśmy nawet pasów zmieścić, nic nie mogliśmy zmieścić. A dzisiaj mamy 3 palety. 3. Całe 3 palety. Co to w ogóle tutaj za dziwne rzeczy? Całe 3 palety tylko i wyłącznie, nie? To są właśnie te skrajności, nie? Tylko dzisiaj jest nam do śmiechu, a wczoraj nam nie było do śmiechu, więc będziemy po prostu robili te, no, skrzynki dodatkowe, żeby no, nie tylko na takie rzeczy, ale też na nasze rzeczy, żeby tam żeby po prostu... Żeby też to górne łóżko nie było, wiesz, niezagracone tym milionem rzeczy, jakie mamy, nie? No właśnie, żeby tylko po prostu mieć troszkę więcej tego miejsca. No zrobię, mam jedną firmę, która w Krakowie robi na wymiar takie rzeczy i mam jedną firmę, która robi takie rzeczy na wymiar, jakby to powiedzieć, w... gdzie to było? Żarów. Żarów? No o tym mówisz, co żeśmy od pana Henia namiar. Od pana Henia dostaliśmy tak, namiar, żarów. Tak, no właśnie ryflowane takie skrzynki. A w Krakowie robią natomiast nie ryflowane, ale po prostu z blachy nierdzewnej, pomalowane proszkowo i no i jakie się chce, czy otwierane tak, czy siak, taki zamek, taki spód, czy jakieś wzmacnienie, no wszystko robią, nie? Także bym musiała po prostu tam napisać, poprosić o wycenę i zobaczymy, nie? No, na pewno po nowym roku to musimy zrobić. Ja bym zrobiła już to już, ale Damiano ma do zrobienia do końca roku swoje zęby. I to wyjdzie dużo za to. No. Dobra, stanęliśmy sobie na chwileczkę tutaj, bo tam jest McDonald's. No i niestety tak to jest, że czasami trzeba się posilić fast foodem. Nie będziemy nic gotować. Znaczy nie trzeba. Moglibyśmy zajechać, kupić jakąś bagietę, zrobić jakąś kanapkę. No. Ale ja bym chciała ciepłą bułę. Tak. A nie będziemy nic na ciepło robić, bo mamy same makarony. A w maczku mogę sobie wliczyć ten... Policzyć kalorie, tak. No. Także idziemy szybciutko i jedziemy dalej, nie? Tyle są.
I wszystko jasne. Iku, iku. Dobra, drodzy Państwo, parking Cestas. Szybki prysznic, bo to tylko 15 minut chyba jest, jak Pani włączy. Także trzeba się streszczać z wypakowaniem i z umyciem, a później to może się wyłączać, jak już się wykąpiemy. Dzień dobry, moi drodzy Państwo. Pauza minęła. Placuszki nałożone. Proszę bardzo, Damian zrobił na pauzie takie grubiutkie z całymi porówkami w środku. Tutaj mamy malinki z chia i sosik, biała czekolada z orzechami i mleczna czekolada z orzechami. No i wyjeżdżamy. Mamy 446 km jeszcze. Rozładowujemy te rzeczy i rzeczy niebywałe, bo mamy pracę już do przodu, bo to się u nas nie zdarza. Rzadko kiedy naprawdę mamy pracę do przodu. No, to takie kursiwo wariacie. No, ale to takie bardziej kursiwo wariacie zapcha dziura, bo to będzie przerzut po Hiszpanii, a my w przerzuty bardzo rzadko się bawimy, jak zresztą wiecie, raczej to są takie dalekie kursy, ale generalnie jeżeli jest jakiś przerzut, to on jest zaplanowany, bo po przerzucie jest, wiecie, coś na przykład dłuższego albo coś, no coś jest wtedy zaplanowane, nie? A czy ty mnie tutaj popchałeś? Ale to zaraz poprawię, no bo chcę tutaj zrobić nastrój. Aha, nastrój. A. No i ten, i będziemy jechać sobie z, ładować się w ma... Nie, co ja gadam? W Pedroli. W Pedroli i będziemy ładować się do Burgos. A z Burgos mamy coś już? Jeszcze nie. Wydaje mi się, że będzie do San Luis. Wydaje nam się, że to może być Benteler i to może być San Luis, ale to nam się wydaje, a co będzie, to czas pokaże. Wiemy, tak. Że wiemy o tym króciutkim przelocie, a zobaczymy, co będzie, jak to będzie dalej wyglądało. No. To tyle. Biorę się za jedzonko, biorę się za składanie filmu dalszego. Damian przejedzie swoje, ja zrobię filmy, potem ja przejadę swoje, Damian pójdzie spać i to tak będzie wyglądało, nie? Raczej, chyba. Nie, czy już nie pójdziesz spać? Nie pójdziesz, bo będziemy na miejscu. No, godzina zostanie może. No, godzinka może zostanie. Albo na godzinkę się chociaż położysz. No nie wiem, zobaczymy. A może nie będzie w ogóle spany. Się okaże. Dobry drodzy Państwo, mamy godzinę późną, znaczy wczesną, 5:19. Dojechaliśmy na miejsce na rozładunek i wjechaliśmy na firmę, o dziwo we dwoje, bo tutaj swego czasu nie można było we dwoje, teraz można już chyba, nie wiem, ale wjechałam. I co, i wyłączę światełko. No i generalnie Damian poszedł tutaj się zameldować. No mamy te 3 paletki, więc ten rozładunek będzie naprawdę szybki, jeżeli nam na to pozwolą. Patrzcie, jaki poligon. Jezus, ja nie wiem, jak ta fabryka funkcjonuje. To jest wieczny rozpierdziel, jak przyjeżdżamy, nie? No teraz tak, muszę tam wcofać tyłem w te drzwi. W te drzwi tam tyłem? Tak. A przez tą dziurę jak? No wydaje mi się, że będę musiał tutaj ją minąć. Aha. Masakra, co? Jesus Christ. Niech se wyjadą, niech se zabierają po 3 palety, a nie? No, bo tyle pierdolenia z tymi 3 paletami, no. Więcej niż to warto, nie? Chamsko, a ty nagrywasz. No i niech się patrzy chamsko, no. Wjechaliśmy i dobra. Szybko trzeba zrzucić, dlatego wyłazimy. Nie ma sensu tutaj wyciągać kamerki. Pierdolę trzy powszy, nie? O! Ale powiem wam, tu ktoś jak niszczu tu wjechał. Rozładowani, 5 km do załadunku. Tak, może się wyrobimy. Może się wyrobimy, może nie. Uważaj, bo tutaj plastik jakiś, żeby się nie przejął. Gościu generalnie miał 3 palety do wyciągnięcia, to jedną rozwalił. Bo czemu by nie? Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale rozwalił. No to nie problem. Dobrze, że naczepy nie rozwalił, ale to nie... To chyba wiało mocno, bo ja nie wiem, co tu się kurde działo. Nie, to jest po prostu... Opel spania, tak. To nie ma co nawet, wiesz. No a te deski tu, co to co robią? Też wiało? Mhm. I rozwiało te deski? Jest. Słyszycie?
nie, to jest patologia tutaj, naprawdę. Wiecie, to wygląda trochę jak wymarła firma, trochę jak... A oni prężnie produkują nowe modele? No, prężnie produkują nowe modele, to się nas to pierdzielą, nie? Oni z tym Pomigliano to idą łeb w łeb, jeżeli się rozchodzi o rozpizdziaj na firmie, nie? No. Na razie delikatnie na czele jest Pomigliano, bo tutaj tyle śmieci nie ma. No, w sumie tak. ale warunki bardzo podobne, nie? ale to... w ogóle mówię do Damiana, że znamy się jak dzikie konie. A on mówi, że się mówi... On mówi, że się mówi? Mhm. Że znamy się jak łyse konie. No i tak starałam się dowiedzieć, skąd te dzikie konie się wzięły i Damian w sumie stwierdził, że dzikie konie pędzą po betonie, więc w sumie wszystko się zgadza. A tak chorek nam dopisuje z rana, nie? No. No. Zaraz zobaczysz, jak się będziemy wkurwiać, jak będziemy 10 pól mieli zabezpieczyć. Ja właśnie nie mam pojęcia, bo ja tak powiem ci, wszedłem na tą naczepę, jak ściągałem deski, tu patrzyłem na tą muldę i tak no... Moja matematyka nie ogarnia 10 szpulek tam. Kiedyś żeśmy 6 ładowali i one... Tu stwierdzieli się jedna za drugą, będzie taki walec. No właśnie, to chyba tylko tak trzeba zrobić, no bo jak inaczej. Ja nie wiem, zobaczę. A poza tym zresztą jest tak, że czasami jest 10 szpulek, ale jedna o drugą się opiera. Pamiętasz? No tak, ale no i one są złączone w jedną. Tak, tak. No. No, może nie będzie źle, a może być chujowo. Dobra, drodzy Państwo, podstawiliśmy się pod załadunek, czekamy sobie na sali. Ogólnie w zleceniu było napisane, że 10 szpulek ma być, ale widziałem w dokumentach, że będzie jedna. Także już żeśmy sobie przygotowali. Andzio, tutaj proszę ma. Czekamy sobie. Jeszcze obok krytyk. Tak, jeszcze obok krytyk stoi, jeszcze jeden ma być. Czekamy sobie, aż Pan załaduje. Nie ma Pana? Idzie Pan. Drodzy Państwo, jesteśmy załadowani. Kto jedzie pierwszy? Ja mam jechać? Dobra, to ja jadę. Jesteśmy załadowani. Jedna szpulka, niecałe 19 ton, 260 km do Burgos. Jedziemy, tylko najpierw trzeba zjechać na toaletę, bo ani na Oplu, ani tutaj do dyspozycji toalety żeśmy nie mieli, prawda? No. Dobra, drodzy Państwo, gęsiego na rozładunek. My mamy jechać za Hiszpanem, a jeszcze ten jeden Ritex, co się razem z nami ładował, za nami. Także gęsiego nie wyprzedzamy, jedziemy grzecznie. Swoją drogą, chamstwo, Hiszpan przyjechał po nas. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Prawda, że chamstwo? Tak. No. Ogólnie jak się rozładujemy, to jedziemy do Vitorii się ładować. Następnie. Jedziemy na... nas nie było w Vitorii, nie? No, kurde, nie pamiętam, kiedy żeśmy byli, powiem ci. Szmat czasu już. I jedziemy na czeskie Budzejowice! I drodzy Państwo, jesteśmy rozładowani. Ekspresem to wszystko dzisiaj idzie, jak nie w Hiszpanii, prawda? No to jest nieprawdopodobne, niepojęte i wow. Jedziemy na załadunek do Vitorii, tak jak mówiłem, 106 km. O, słonko świeci, tiru riru. Powiem Wam, ilekroć tutaj przejeżdżamy tędy... To się nie znudzi, nie? To się nie znudzi. Ja specjalnie tędy jeżdżę do tych widoków. To jest... Obok jest autostrada. Tak, u góry jest autostrada, ale u góry też jest fajny widok. Zarówno ten na dole, jak i ten u góry jest fajny, ale on się nigdy nie znudzi. Jest tu po prostu przepięknie. To jest ogólnie Pan Corvo. Byliśmy też tutaj. Tak, byliśmy, nie wiem czy pamiętacie, byliśmy tu. Dosłownie na tych ruinkach. No. O, proszę bardzo.
kiedyś trzeba tutaj wrócić ogólnie, może jakiś szczyt zdobyć, połazić tutaj, tam generalnie dalej jest tak jakby muzeum figur. No. W tym, w kościele nie byliśmy, bo było zamknięte chyba, z tego co pamiętam. No, ale jest tu szczyt do zdobycia, fajna trasa taka piesza po górkach, po grani, można powiedzieć. Więc można by było tutaj sobie pochodzić. To jedyny minus i fajnie, na, fajnie. Na chodzenie po grani jest to, że to często się mocno wieje. No często tutaj mocno, to prawda. Tutaj bardzo, bardzo mocno wieje. Te wiatry są jakieś takie tutaj, takie intensywne i w ogóle często tutaj potrafi przywiać jakąś pogodę. I na przykład wyjeżdżamy, tak, anomalie pogodowe i jak wyjeżdżamy stąd, to nagle jest cisza, spokój, a tutaj Armagedon, nie? Często tutaj mgliście jest, chmury. Dzisiaj jest na przykład bardzo piękne są warunki, ale oczywiście piści. Tego tak teraz nie słychać, ale wieje naprawdę mocno. Piękne to jest po prostu. Dla mnie to jest cud natury tutaj tędy, jak jedziemy. Mało jest takich miejsc, które tak bardzo zachwycają, tak aż mocno. A tutaj często na zdjęcia sobie żeśmy zjeżdżali, bo fajnie to wygląda później z tyłu. Fajnie, miło. Kolega jechał, wyprzedził i poznał Damiana i się odezwał na radiu, a Damian tutaj rozmawia właśnie z Michałem Orzeszkiem, na pewno pamiętacie. Rozmawiają sobie i mieliśmy wyciszone radio, ale usłyszeliśmy, że ktoś się odzywa na radiu, no i Damian pyta się, czy mógłbyś powtórzyć, no i się okazało, że widz nasz jechał, także serdeczne pozdrowienia i dziękujemy również za pozdrowienia i za to, że oglądasz, kurde, miło, widzicie, nawet w środku Hiszpanii zawsze się ktoś trafi, nie? Europa to jest mało, ja będę to zawsze powtarzać, Europa mała jest. Dobra, drodzy moi, jako że przyjechaliśmy na firmę i mamy robić espara, czyli czekać do godziny 17, mamy godzinę 15.30, to Andzia, nie marnując czasu, już skoczyła na steperek. O, zapewnia mi tutaj doznania jak na morzu. A ja w tym czasie robię jedzonko i dzisiaj będziemy mieli makaron papardelle, proszę bardzo, woda już się na niego gotuje. I do tego będziemy mieli ragu z dzika, w skład którego wchodzi pulpa pomidorowa, szynka z dzika bez kości, podgrzybek brunatny, wino czerwone, marchew, cebula, pietruszka, oliwa. Takie, proszę bardzo, będziemy mieli oto pyszności dzisiaj. A jak to zjemy, pójdziemy się wykąpać, bo też prysznic tutaj jest taki... jest. I jest ciepła woda, to jest najważniejsze. A później się załadujemy. Chcemy skorzystać, bo ten prysznic jest zamykany później na noc. Nie wiemy, ile nam tutaj zejdzie, oby się Hiszpanie wyrobili do 19.30, bo do tej godziny mamy czas pracy i po prostu później tylko podjedziemy załadować, wiecie, tak naprawdę jeden bok otworzyć, to jeszcze człowiek nawet nie spoci, bo jest chłodno. No i tyle. Drodzy Państwo, a tak się prezentuje makaron maragu od Pychopaka z papardelle makaronem. Moja porcja ma 567, mówiłeś, kalorii. Próbujemy. Jemy szybciutko, idziemy się wykąpać, póki mamy możliwość. Idziemy się ładować. O! No dla mnie to jest nowy smak, w sensie ja jak dziczyznę jadłam, to wiecie, gdzieś tam w jakimś gulaszu. Kiełbasy ewentualnie, ale tak wiecie, żeby w takim sosie z makaronem, to nie, ale zajebiste, powiem wam. No, szacun. Mogłabym mieć częściej. Dobra, szybko z prysznica skorzystamy. Jeszcze mamy pół godzinki. Elegancko, kulturka. Dobra, moi drodzy, wykąpani. Andzia sobie jeszcze włoski suszy, ja idę po dokument, żeby się zgłosić do biura w międzyczasie. I tak. Zobaczcie, jak to jest, nie? A propos organizowania sobie czasu. Mieliśmy 2,5 godziny, wiedzieliśmy, że tyle czasu mamy. W tym czasie Andzia zdążyła sobie poćwiczyć, ja zdążyłem zrobić jedzenie.
Zdążyliśmy zjeść, posprzątać w kabinie i się wykąpać. Pięć rzeczy. A śmieśmy się chce, jak i tak nam będą ludzie pisali, że się nie da. Że to, co pokazujemy, to jest bajka. No, bo niektórzy by nawet przez te 2,5 godziny sobie śniadania nie zrobili, obiadu, kolacji, czegokolwiek. Z kabiny by nie wyszli. No. Grunt to organizacja. No i dobra, zamykamy. Załadowane puste pojemniki, bardzo przemiły Hiszpan ładował. Miejsce jeszcze było, żeby schować nasze graty. Jeszcze po załadunku przedupewnił się, żeby na pewno mamy miejsce. No, także zamykamy i lecimy jeszcze końcówki czasu. Gdzieś na parking i pauza. No i tak jak wam pokazywałem, załadowani jesteśmy. Godzinka jeszcze gdzieś tak będziemy jechać i pauzunia. Ancia tam godzinkę dojedzie. 1919 km mamy do celu. Lekko, bo 2,6 tony. Można jechać, nie? Ale nie ma miejsca na stepowanie. Będę musiała na jakbyś dworzu. Się uparła, to może bokiem? Tak? No to musisz sam ocenić. Bo jest nadzieja. Bo bokiem steperek się mieści, ale nie wiem, już musiała zobaczyć. To tak, to jak jest malutko, ale bokiem, to ja dam radę. Jak no. Będzie padać. Bo jak nie będzie padać, to będę... Znajdę sobie gdzieś miejsce. No, także lecimy na czeskie Budziejowice. Nie na Szczecin? Nie, czeskie Budziejowice. Dzień dobry drodzy Państwo, stacja paliw Shell na Urniecie, bardzo proszę. Pusto już, były dwa auta, odjechały. No, my żeśmy stali, zatankowaliśmy się, przyjechaliśmy sobie tutaj, zatankowaliśmy się, szybkie tankowanko, bo to mało paliwa, żeśmy spalili. Staliśmy, zatankowaliśmy się, przyjechaliśmy tutaj, zatankowaliśmy się, szybkie tankowanko. Co to kurwa jest? Jezus Maria, to nawet ja tak ostatnio, co ja tak ostatnio powtarzam? Się. Tyle, że żeś tak powtarzała się w zdaniach, że to nie wyszło bez sensu, tylko wszystko było okej, tylko było na dużo się słuchacie. Wyszło tak, jakbyś trzy razy już się tankował. Można tak powiedzieć. Znaczy w sumie siebie jeszcze nie tankowałem, bo jeszcze kawy łyka nie wziąłem. Ja już wziąłem, już jestem, dobra. Tak dobra, już jest, to trzeba pić, no. Lecimy sobie ogólnie, 1800 km ponad jeszcze mamy, także gdzie dolecimy, tam dolecimy i będzie weekend. W ogóle szybko okiem rzuciłem na media społecznościowe, kurde, zima jest w Niemczech miejscami. Jak zima, tak? Ale oni te zaczynają jarmarki. Może być zima. Kozaki mamy, kurtki ciepłe mamy. Ale na drogę będą jechać jak te ćwoki. To zależy, to może lepiej dla nas wyjdzie, wtedy dojedziemy tam, gdzie trzeba, na przykład może nie tak. Trzeba będzie dalej jechać. To nigdy nie wiesz jak to. W sumie masz rację, w minusach trzeba się plusów doszukiwać. Tak, nie? Oczywiście. Stare matematyczne powiedzenie mówi minus i minus daje plus. No. Nie przesadzaj z tymi minusami. No dobra, lecimy. Godzina 7:57, Damianowi jeszcze 2 godzinki jazdy zostały, ale zjechaliśmy sobie, proszę bardzo, na stację kupić bagietkę, bo już nie mamy pieczywa i zrobiliśmy bagietkę z pastą cebulową i z pasztetem i z ogórkiem kiszonym, do tego pomidorki przy takim pięknym wschodzie słońca i mandarynki do tego, tutaj mandarynki, tu się film dla was zapisuje, co ty kukasz? Film się dla was zapisuje. Tutaj jest moja porcja poważona razem z mandarynkami. Proszę bardzo, co robisz? Nie wiem, co mi chłop tutaj robi, ale coś na pewno i piękny wschód słońca we Francji. Niech was nie zmyli to słonko, bo są chyba tylko ze 4 stopnie. Ogólnie zjechaliśmy na zmianę. Ja wstawiłem ziemniaczki, bo będzie dzisiaj zalewajka od tych opaka z ziemniaczkami. No, a słyszycie, nie? Coś wam pokażę. O, wilczyca moja. Tak to jest, jak najpierw się gotuje ziemniaki, a później czyta się skład zupy. No bo tutaj były ziemniaki. No więc ziemniaczki się wystudzą, to pójdą na patelkę do czegoś innego. No. Ogólnie Andzia już z hardstylem leci, teraz będzie koniec ćwiczeń. Patrzcie jakie to jest tempo. Jak Rocky Balboa! Nie wiem czy Damian coś mówił. Mówiłem. Mówiłeś?
Ale generalnie chcę tak, wam... Tak to jest, jak się gotuje ziemniaki bez przeczytania najpierw składu. No właśnie, ale ja chciałam wam pokazać w ogóle, ile tu jest ziemniaki jak ziemniaki. Ale zobaczcie, ile tutaj jest, dla mnie nawet ma więcej. Ile tu jest grzybów! Tu jest tyle grzybów, że ja cię szpierdzielę, nie? Dej. No dobra, to od razu oceń. Proszę pana, jak to smakuje, bo ja nigdy zalewajki żadnej takiej nie jadłam, tym bardziej po łódzku. To bardzo dobre jest, zalewajka tak? Po łódzku, no. Ale... Dobra, jest fajnie. Co, to grzybowa jest? Jakbyś sobie zmiksowała żurek, barszcz biały z grzybową. Ty, jakie to jest zajebiste! Ty faktyko. Serio, nie jadłaś nigdy? Nie. Zalewajki? No nie, żurek jadłam, barszcz biały jadłam albo grzybową. Ale połączenie grzybowej z żurkiem... Ja ci mówię, mama tacie zawsze robiła, to teraz zalewajka po łódzku, wiem skąd tata to przetargał. Aha, to u ciebie w domu takie normalnie takie rzeczy były gotowane? Tak, jak tata jechał na grzyby, to na przykład jak on zbierał maślaku. No. No to czy tam mama wzięła maślaki, jakieś podgrzybki i zrobiłam z tego zalewajkę zawsze, nie? Ja nigdy takich rzeczy, ja nie wiedziałam o istnieniu w ogóle czegoś takiego, ale zajebiste. Dobra, pauza weekendowa, moi drodzy. Stanęliśmy na pierwszy raz na tym autohofie, dlatego, bo nasz szlak był zajęty. To jest taki malutki autohofik. Pierwsze wrażenie pozytywne. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ogólnie ma dwa parkingi. Pierwszy był cały zajęty, drugi troszkę dalej od CPN-u. Był wolny.